Choć Buffalo w stanie Nowy Jork i Rzeszów dzieli około 7 tysięcy kilometrów, jest coś, co łączy te dwa miasta. To wspaniali ludzie, wzajemna pomoc i głębokie przyjaźnie. Do tego stopnia, że nauczyciele wolontariusze, którzy w lipcu przyjeżdżają do Rzeszowa, wakacje z Polakami nie zamieniliby na żadne inne. Tak, to mój drugi dom. Kiedy przyjeżdżam do Rzeszowa, czuję się jak u siebie w domu. Bardzo podoba mi się to miejsce, a jest to przecież siostrzane miasto naszego Buffalo. Przyjeżdżają perfekcyjnie przygotowani, ze specjalnym podręcznikiem, który sami opracowują, nie stawiają ocen, nie używają dzwonka na lekcje. Uczą przez rozmowy, zabawę, gry i występy. Z uczniami budują przyjazne relacje, często trwające latami. To już mój 12 raz na kursie Pomost, ale moja 14 podróż do Rzeszowa. Mam tu wielu przyjaciół i bardzo lubię wracać tutaj, by spotkać się z moimi uczniami oraz odwiedzić najfajniejszych ludzi. Oczywiście to mój 12 raz, więc muszę to lubić. Tak, 12 raz. Mam tu niedaleko rodzinę, więc czasem odwiedzamy krewnych. W małej wiosce Kosowa. Co roku z tej niekonwencjonalnej szkoły korzysta 120 uczniów z Rzeszowa, Podkarpacia, czasem z głębi Polski i zagranicy. Co roku przyjeżdża do nich 12 nauczycieli, wolontariuszy i tak już 25 lat. Są niesłychane środki elektroniczne, żeby się uczyć języków obcych, ale my w dalszym ciągu mamy pierwszeństwo, mamy patent na coś unikalnego. My zjawiamy się tutaj jak ktoś, taką grupą z Marsa, 12 Marsjan, 12 Amerykanów. I właściwie to jest taka mała wysepka amerykańska w tej chwili przez 2 tygodnie. W 1991 roku, gdy zjawili się tu po raz pierwszy, ich uczniami byli dorośli, przeważnie osobistości z Rzeszowa. Wśród nich ówczesny prezydent Mieczysław Janowski. Patrząc na stare zdjęcia, które mam w swoim archiwum domowym, mogę zauważyć, że posrebrzyły mi się włosy. A te 25 lat to właśnie srebrny jubileusz. O organizację takiego kursu w Polsce walczyło ponad 100 miast. Wolontariusze z Buffalo wybrali Rzeszów. Zdecydowała o tym partnerska współpraca, ale też sentyment do regionu, z którego wywodzi się mnóstwo Polonii amerykańskiej. Prezydent Buffalo na pamiątkę jubileuszu ćwierćwiecza kursu ustanowił 6 lipca Dniem Pomostu International, a władze Rzeszowa uczciły jubileusz uroczystą galą i bukietami kwiatów dla przyjaciół zza oceanu.